Witajcie, cześć! Mateusz z tej strony, witam was w kolejnym odcinku Nieporadnika, gdzie zajmujemy się grą o wdzięcznym tytule Torment, Tides of Numenera, czyli nowej grze RPG, gdzie głosu udziela Piotr Frączewski. Właściwie dla mnie to jest dosyć istotne, bo w sumie bardzo się stęskniłem za narracją pana Piotra. Szczególnie oczywiście mówię tutaj o Baldur's Gate'cie i starych dobrych czasach. Torment to duchowy spadkobierca, tak jest opisywana ta gra. Duchowy spadkobierca Planescape Torment. Jeśli graliście, to fajnie, jeśli nie, no to można sobie odświeżyć. Trochę stara gra, nie pamiętam z którego roku dokładnie, ale trochę lat już ma. To jest coś nowego, nowy świat, zupełnie inna sytuacja, aczkolwiek jak przeczytałem wstęp, że tak powiem, to troszkę mi to przypominało pewne inne gry, ale zobaczmy, co tu będzie widoczne. I sprawdźmy, jak ta gra wygląda sama w sobie. Mam nadzieję, że będzie ciekawa. Naprawdę mam duże nadzieje odnośnie niej. Oczywiście kontynuować gry nie mogę, bo ledwo co grę odpaliłem. Rozpoczynamy. Od ekranu ładowania. No więc ja jestem mężczyzną i wybiorę mężczyznę. Twój umysł budzi się w ciemności w nieznajomym ciele. Odczuwasz bolesny chłód. Twoje uszy przeszywa wycie. Jest odległe, lecz z każdą sekundą staje się coraz głośniejsze. Natarczywe, choć niewidzialne dłonie chwytają i rozdzierają błonę, która cię chroni. Więc ponieważ jest to gra RPG, tu będzie bardzo dużo tekstu, musicie się na to nastawić. Ja nie będę przerywał tych tekstów, ja chcę ich również wysłuchać, więc być może te odcinki, albo właściwie ten pierwszy odcinek, nie wiem, czy będą kolejne. Jeśli będziecie chcieli kolejne odcinki, to oczywiście dajcie znać w komentarzach pod filmem i oczywiście przez danie łapki w górę, to również daje mi informację, że wam się odcinek podobał. Jeżeli chcecie kolejny odcinek z danego tytułu, to jest odcinek z serii Pograjmy, gdzie tak naprawdę zaczynamy od zera przygodę. Nie widziałem w ogóle gameplayu z tej gry tak naprawdę w praktyce, więc sam nie znam i nie wiem, co tu będzie mnie czekać, ale będę tekstów wysłuchiwał do końca. Piotr Frączewski. Pozdrawiam. Pierwsze uczucie, które cię ogarnia, to odruchowa, bezkształtna panika. Wiesz, że o czymś zapomniałeś, o czymś ważnym, może nawet najważniejszym. Strzępki wspomnień wymykają ci się, mimo że desperacko próbujesz je zatrzymać. Okay. Z trudem otwierasz oczy. Dobra, przyjrzyjmy się Twoje swojemu ciału. Twoje ciało jest ubrane. Nie, ty jesteś ubrany. W obcisły kombinezon z ciemnego materiału. Pamiętasz, że jeszcze niedawno miałeś na sobie o wiele bardziej wyszukany strój. Twoja skóra jest śniada i gładka. Z obu dłoni i stóp wyrasta po 5 palców. Masz proporcjonalną, umięśnioną sylwetkę i wąskie Wszystko w normie. Biodra. Twoje dłonie są miękkie, jak gdyby nie zaznały w życiu zbyt wiele pracy. Jednak blizny i ślady po oparzeniach na całej długości rąk sugerują, że nie zawsze bywałeś ostrożny. Dlaczego zatem nic nie pamiętasz? Mam to chorobę na S. Skleroza, przepraszam, tak właśnie. Bez ostrzeżenia oblekający cię kokon rozpada się na kawałki. Lecisz w dół. Widzę, ponad że spadam. Tobą zapada się księżyc. Od gruntu dzieli cię wiele kilometrów. Zgadujesz, że zacząłeś spadać z wysokości co najmniej 100 kilometrów nad ziemią. Oczywiście pod warunkiem, precyzyjnie, że naprawdę skoczyłeś z powierzchni zapadającego się księżyca. Najwyraźniej na jakiś czas straciłeś przytomność. Obecnie znajdujesz się około 50 kilometrów wyżej. Głupie uczucie, że się spada, ale się traci przytomność, w ogóle nie wiem, od tego pędu, od tego wszystkiego, co nas otacza, i nagle się budzimy i nadal spadamy. Twoja masakra. Najwyżej zlecę. Mgliste. Znajdowałeś się w przestronnym korytarzu, otoczony przez śliskie, pokryte rosą ściany. Powietrze okay. było ciepłe i wilgotne, jakby wydychał je jakiś ogromny, żywy organizm. Pamiętasz, że uciekałeś. Zawsze się przed czymś ucieka. Odczuwałeś strach przemieszany z euforią. Przerażenie maskowałeś śmiechem. Coś cię ścigało. Co to było? Przypominasz sobie przedwieczną, zimną istotę, kłębiącą się moc, która niosła zapomnienie. Jej cieniste macki strzelały w twoim kierunku i uderzały w ściany, nieodwracalnie je niszcząc. Wskoczyłeś do wnętrza kokonu i spadłeś ze stacji?
Z księżyca? Potem ogarnęła cię pustka. Kim byłeś? Czym była ta istota? Z gąszczu myśli wyłania się jedno słowo. Chwytasz je na chwilę przed tym, jak niknie. Rozpacz. Powierzchnia świata wypełnia całe twoje pole widzenia. Za chwilę uderzysz o ziemię. Ja będę walczył z moją sklerozą. Bo myślę, że na początku gry głupio by było, gdyby główna postać, ja jestem główną postacią w tej grze, tak mi się wydaje przynajmniej, ginęła. Chociaż kto wie. Więc spróbujmy dowiedzieć się po prostu czegoś więcej na temat otaczającego nas świata, właściwie tego, co się dzieje, jak to się w ogóle tu stało. Myślenie o niej wywołuje w twoim umyśle ból, jednak starasz się przypomnieć sobie jak najwięcej. Wiesz, że pochodzi z zapomnianego świata i że od stuleci podążała twoim tropem. Ale to przecież nie ciebie ścigała. Byłem ścigany, ale nie ja. Jej celem był człowiek, którego wspomnienia teraz przeczesujesz. Nagle uświadamiasz sobie, że on i ty to dwie różne osoby. Nie ma tak jak zacząć grę zupełnie od totalnego mindfucka i wszystko jest wrócone do góry nogami, więc właściwie wszystko się może stać teraz. Byłeś. Kim? Kim byłeś? Jeszcze raz próbuję powstrzymać upadek. Ja nie chcę powstrzymać upadku. Ja chcę przeanalizować wspomnienie. Twoje ciało zdoła zakpić ze wszystkiego, co wiesz o anatomii, fizyce i śmierci, a ze zdziwieniem odkrywasz, że wiesz o tych rzeczach całkiem sporo i uda ci się przeżyć, to podejrzewasz, że mógłbyś ponownie rozbudzić w sobie tę uśpioną moc. Okej. Któż jednak zdoła przeżyć upadek z takiej wysokości? Mam nadzieję, że ja. Chociaż nie róbcie tego w domu. Pamiętasz moment dotarcia do kanału ewakuacyjnego. Uderzyła cię wtedy macka uformowana z czystej energii. Dalej było już tylko spadanie. Spadanie! Otwierasz oczy w porę, by ujrzeć wokół siebie nagłą eksplozję barw. Spadasz teraz trochę wolniej. Chwilę później jednak rozbijasz się o coś z wielką siłą. Fala niewyobrażalnego bólu rozchodzi się po całym twoim ciele. Ostatnią rzeczą, którą słyszysz, jest pisk wyzwolonej nagle energii. Chwilę później ogarnia cię ciemność. Ups. No to chyba straciłem przytomność. To ja. Dzień dobry. Ruch. Klikanie myszką. No dobra. Tu się nic na razie nie dzieje. Myślę, że muszę tego użyć. Myśli kłębią ci się w głowie, gdy przeglądasz się leżącej przed tobą misie. Z sufitu kapie ciecz, której krople rozpuskują się obok pojemnika. Światło skupione w każdej z nich odbija się w powierzchni naczynia, sprawiając wrażenie, jakby łaknęło tej jasności. Potrzebowało wypełnienia. Mimo to naczynie pozostaje suche. Kolejna drobina wilgoci spada z sufitu i rozpryskuje się bezużytecznie wśród pylonów. Podoba mi się to, że tu było kontynuuj, bo było jeszcze coś do zeskrolowania, że tak powiem. Taki ciekawy bajer. Siła, ostrożnie przesuń miskę pod kapiącą ciecz. Zbadaj miskę, zostaw miskę w spokoju. A i tu mamy teraz nasze statystyki. Ostatni porzucony to ja, tak się nazywam. Zdrowie 20 na 20, siła 5 na 5, szybkość 5 na 5, intelekt 5 na 5. Podejrzewam, że jak wybiorę to stracę jakieś punkty siły. Tak sobie myślę, że tak właśnie będzie. Tu jest jeszcze przedmioty, ale i umiejętności postaci, ale to jest wyszarzone. Zbadajmy miskę. Przeciągasz palcami po śliskich, zachodzących na siebie łuskach, które pokrywają jej powierzchnię aż po samo dno. Ostre krawędzie zaczepiają o twoją skórę. Przesunięcie miski bez pokaleczenia się o jej brzegi może być trudne i wymagać sporo wysiłku. Odbite światło spływa po powierzchni miski, gdy kolejna kropla spada z sufitu. Zbadaj miskę ponownie. Gładkie, zachodzące na siebie łuski mają ostre krawędzie, które kaleczą twoją skórę. Każda lśniąca kropla światła z niewidocznego sufitu wzbudza refleksy na połyskującej powierzchni misy. Zbadaj miskę ponownie! A dobra, to już się powtarza, zapętliło się, okej. Okay. Spróbujmy przesunąć tę miskę w takim razie, bo tu ewidentnie nic się dalej nie stanie. Samouczek, wysiłek. Oto twoje pierwsze zadanie. Masz 3 pule punktów, siłę, szybkość i tyle, które możesz użyć, aby zwiększyć swoje szanse na powodzenie. Nazywa się to wydawaniem wysiłku. Kontynuuj. Aby z łatwością przesunąć znajdującą się przed tobą misę, kliknij lewym wszystkie myszki. W ten sposób przeznaczysz punkty mocy na wyższy poziom wysiłku. Nie obawiaj się, jeśli ci się nie uda. W Tormencie porażki nierzadko mają interesujące skutki.
Aha, czyli tu teraz mogę ustalić, że chcę wydać 0 punktów. Nie, 1 punkt minimum, okej. Okay. Nie, to jest 0 punktów. Jak wydam 2 punkty, to będzie 80% szans, a jak wydam 3 punkty, czy właściwie 2 punkty wydam dodatkowo, to jest 100% szans. A co tu mi da? Ostateczny poziom trudności. Bazowy poziom trudności to 45%. Dogłębnie zbadałem miskę. Widzicie? Opłacało się zbadać tą miskę. Dobra, zobaczmy, co się stanie. Nie będę wydawał żadnego punktu. Udało się. No 60% więcej niż połowa. Sukces! Łapiesz miskę, unikając ostrych zębów na jej krawędziach, bierzesz głęboki wdech i przesuwasz ją nad kałużę formowaną przez kapiące z sufitu światło. Podejrzewam, że inaczej bym stracił punkty zdrowia. Dobra, miska się przesuwa. I odkrywa się dalsza część świata, podejrzewam. Okej. Miska stopniowo się wypełnia, a każda kolejna kropla wywołuje falę, zaburzając twoje rozmyte odbicie. Blade światło rozlewa się w kątach pomieszczenia. Jasne światło rozlewa się po podzielonej na segmenty podłodze, zmywając z niej cienie i wypełniając twój umysł. Czujesz, jak poszarpane myśli rozpływają się pod jego naporem. Nie jesteś cały, jeszcze nie, ale rany, jakie odniosłeś podczas długiego upadku, zaczynają się zasklepiać. Gdzieś nad tobą rozlega się głos wzywający cię spoza rozprzestrzeniającego się światła. Halo, żyjesz tam jeszcze? Jesteśmy tu na górze. Zbuduj sobie ścieżkę w górę do nas i uważaj na siebie. Okej, zbudowałem sobie ścieżkę. Bo tak mi powiedzieli. Echa, i mogę z królem tutaj sobie, prawda, przesuwać. Co może mi jeszcze ta miska powiedzieć? Odwróć miskę. Kiedy tylko drżysz miski, czujesz dziwny uścisk w głowie i odkrywasz, że naczynie jest zbyt ciężkie, by je ruszyć. Każda próba sprawia, że bolą cię ramiona, pulsowanie w skroniach narasta. Spróbuj ponownie obrócić miskę. Ani nie. Do skutku. No dobra, chyba się nie da. Zostawiamy miskę w spokoju w takim razie. Idziemy tutaj, idziemy użyć tej kuli jakiejś energii. A kiedy tylko dotykasz kuli, wspomnienia zalewają twój umysł. Wow. Stoisz przed zardzewiałymi drzwiami. Powietrze jest wilgotne i ciężkie. Odnajdujesz chwilę odpoczynku od tego wodnistego piekła. Bąbel zatęchłego powietrza to jedyne, na co możesz liczyć. Zdarzało ci się już oddychać wodą. Całe dekady spędziłeś pod falami. Jednak to ciało potrzebuje tlenu, a ciśnienie stopniowo je uszkadza. Co gorsza, twój towarzysz chyba przestał skupiać się na tym, co macie do zrobienia. Wiesz, że to genialny specjalista od maszyn. Teraz jednak zdaje się myśleć o czymś innym. Mój towarzysz. Jaki mój towarzysz? Urządzenie w twoich rękach składa się z pokręteł, przewodów i anten. Twój towarzysz wierzy, że pozwoli ono przejść przez zardzewiałe drzwi, jednak zdaje się nie zwracać uwagi na przyrząd. Może stracił wiarę w swój wynalazek, to jednak nie twój problem. Misja musi przebiegać bez opóźnień, musi trwać. Show must go on. Skła mówią, że słyszysz odgłosy pościgu. Potrząśnijmy się, by skupił na bieżącym zadaniu. To trwa zbyt długo. Użyj czaru ezoterii, by samodzielnie naprawić. Potrząśnij. Krzyk zostaje wygłuszony przez zastałe powietrze. Twój towarzysz odskakuje od ciebie. Przepraszam, chciałem się upewnić, że nigdzie się nie pomyliłem. Reguluje pokrętła i mrugając dźwignię urządzenia, a zastałe powietrze w twojej bańce zostaje wymienione na świeże, gdy drzwi się otwierają. Za nimi ciągnie się mroczny korytarz, przejście, które łączy obramowane wodą cele i podmorskie punkty widokowe. To, czego szukasz, kryje się gdzieś przed tobą. Chwilę później jesteś znowu pod wodą, z rękami na dziwnym artefakcie, który wydaje ci się znajomy. Unosi się nad pierestałem, warcząc i wirując. Sprawia wrażenie, jakby był żywy. Przez twoje palce przebiega wyładowanie elektryczne, które przeskakuje na piedestał i rysuje na nim pionowe linie. Światło łączy się w jednolite pole tak szybko, że wytworzona przez nie fala ciśnienia oszałamia cię na chwilę. Po wodzie rozlewa się puls sonarowego alarmu. Strażnicy z pewnością są blisko. Mogę biegnąć. Możesz po to wrócić. Nie zdołają wiecznie chronić urządzenia. Wyłącz pulsację sonaru. Użyj jednego z enigmatów na pasku, by ich powstrzymać. Nie wiem, co to są enigmaty na pasku. Weźmiemy to. Zobaczymy. Obmacujesz urządzenie przypięte do twojego paska i czujesz, że twój umysł zasnuwa mgła. Wiesz, że niektóre z urządzeń pozwoliłyby ci zatrzymać strażników, ale sprawią, że twoja skóra zmieni się w synt lub otaczająca cię woda obróci się w gorący wosk. Żadne z tych rozwiązań nie wydaje się idealne. No raczej nie. W końcu znajdujesz małą srebrną sferę. Kładziesz ją i ruszasz pędem w kierunku pobliskiej wnęki. Sfera zaczyna obracać się szybko, tworząc wir. Z wnętrza wydobywa się kilka uprzejmych słów w starożytnym języku, a potem urządzenie zaczyna wysysać całą wodę. Zbliżający się strażnicy krzyczą, a potem zawodzą, gdy i oni zostają pochłonięci i rozrywani na strzępy. Uśmiechasz się przelotnie, masz jednak świadomość, że w okolicy rozlegają się kolejne alarmy. Czyli zasadniczo ja spadłem gdzieś i próbuję się wydostać z tego miejsca. Tak to rozumiem.
pomnień zaczyna odpływać, zupełnie jakby coś ciągnęło cię w tył przez tunel. Słyszysz, jak z podłoża wznoszą się kolejne plony. Coś jest nie tak. Wydarzenie z kuli osiadły w twoim umyśle, ale krawędzie wspomnienia, ciekawa metafora, zdają się nie pasować, jakby nie należało ono do ciebie. Jest też coś jeszcze, omiata cię kwaśno pachnące powietrze i masz wrażenie, jakby jakiś drapieżnik pochwycił zapach zwierzyny na skraju ciemnego pola. Czyli to było wspomnienie wszystko. A teraz jesteśmy tu znowuż to. I jakiś drapieżnik próbuje mnie dorwać. Dobra. Mogę przesuwać prawym? Nie. Środkowym mogę przesuwać. Dobra, na razie idziemy tutaj. Tam jest jakaś kolejna kula, do której pewnie mam dojść. Przyjrzyj się. To lustro wygląda dziwnie, ale jak gdyby to, co w nim widać, było rzeczywiste, ale to ty byłbyś odbiciem. A to ty byłbyś odbiciem. Okej. Okay. Światło wokół obramowania wrót blendy redukuje niczym czaskający ogień podczas silnego wiatru. Żaden znak ani symbol nie informuje, co znajduje się za tymi olbrzymimi wrotami. Z ich brązowej segmentowej powierzchni emanuje stłumiony chłód. Grube metalowe koło wydaje się zastygłe w miejscu. No dobra. A tu powierzchnie drzwi specą niezliczone zadrapania i uszkodzenia. Ktoś koniecznie chciał dostać się do środka bez rezultatu. Użyjmy kolejnego wspomnienia, prawdopodobnie. Trochę dużo tekstu, ja wiem, ja się tutaj staram i czytam te teksty, bo myślę, że taki jest... to jest dobra metoda na przedstawienie tej gry. Żeby te teksty czytać, żebyście wy nie musieli czytać tego, bo ja będę szybciej czytał bez mówienia tego na głos, ale nie będzie chyba uroku w tym. Także kontynuuję, pozwólcie. Stoisz obok kobiety na porośniętym zielenią urwisku. Pod wami rozciąga się szeroka równina górująca nad roślinnością w dole. W ścianach klifów budowano dziwne maszyny, które służą prawdopodobnie do celów zwiadowczych lub do obrony. Po środku płaskowyżu promienie słońca odbija metalowy dysk. Twoje samoświadome, humanoidalne maszyny wwiercają się w podstawę klifu. Jeśli potrzebne ci było schronienie, z pewnością znajdziesz je w tym miejscu. Nie jestem przekonana, czy to dobry pomysł, mówi kobieta, której głos jest spokojny, obojętny. Nie patrzę na ciebie, co sprawia, że to miejsce jest bezpieczniejsze od innych, które znaleźliśmy. Użyj swojego uroku? Dobra, będziemy używać uroku. Chmury przesłaniają słońce podczas waszej ożywionej przyjacielskiej debaty, podczas której wskazujesz na pozostałości po poprzednim świecie, z których mocy jeszcze nikt nie korzysta. Po kilku minutach kobieta wybucha śmiechem i nosi ręce, udając, że się poddaje. No dobrze, już przestań, twoje maszyny są na dole. Decyzja już zapadła, prawda? Czeka na potwierdzenie z twojej strony. I odpowiada, dobrze, udało ci się mnie przekonać. Zaczynacie wspólnie szkicować plany sanktuarium, kreśląc schematy i tworząc projekty zabudowy. Potem zjeżdżacie na płaskowyż, żeby zbadać go z bliska. Kobieta sugeruje, że by jedna z maszyn zbudowała dla was schronienie. Próbujesz odciągnąć jeden z konstruktów od jego zadań, jednak on nie odpowiada na twój głos. Kiedy kładziesz na jego ramieniu rękę i powtarzasz polecenie, stwór obraca się i uderza cię w twarz z nadludzką siłą. Szybkością. Siłą, szybkością. Wychodzi na to samo. Następnie wraca do swoich zadań, zupełnie cię ignorując. Twoja towarzyszka pomaga ci wstać, wyraźnie rozbawiona sytuacją. Wygląda na to, że twój konstrukt ma inne plany. Co mu się stało? Użyj numenery wbudowanej w ciało konstruktu, by naprawić błąd w schemacie zachowań. Zbadaj konstrukt pod kątem mechanicznych usterek. Poszukaj mniej oczywistego rozwiązania. Być może zachowanie konstruktu to wpływ metalicznego dysku. Jakiego dysku, że znowuż to? Numenera! Nieznany świat! Jeszcze bliżej! Dobra, weźmiemy to. Może są jakieś tutaj zakłócenia. Kiedy owijasz głowę konstruktu ochronnym rękawem z włókna, płaskowyż spowija mgła. Ręka wyruchamia się i blokuje dostęp międzywymiarowych sygnałów do głowy maszyny. Bierzesz głęboki wdech i powtarzasz polecenie. Przyjęto. Maszyna posłusznie rusza w kierunku miejsca, gdzie stanie wasze schronienie. Obraz zamiera i unieruchomieje, a ty czujesz, jak wspomnienie wpływa do twojego umysłu cegła po cegle, wypełniając pustą przestrzeń. Chwiejesz się i łapiesz za głowę, odzyskiwanie wspomnień boli. Po raz kolejny czujesz, że stało się coś jeszcze. Jeden po drugim włosy na twoim karku unoszą się. Coś znajdujące się poza tym pokojem wie, co robisz i poluje na ciebie. Rozpacz? Znowuż to? Kto to wie? Co teraz? Idziemy dalej. Tu jest teraz, będzie kulka. Formuje się przed tobą wizja miasta. Twojego miasta, stojącego w płomieniach, oblężonego. Jego obrońcy walczą i umierają cały dzień, jednak napastnikom zdaje się nie być końca. Walczą tak, jakby żądano od nich całkowitego zniszczenia. Nie znają łaski, nie akceptują poddania się, nie interesuje ich plądrowanie. Łakną wyłącznie krwi. Na szczycie wieży jest jednak z tobą twoja spostrzegawcza towarzyszka. Zna już sposób, by powstrzymać tę napaść. Musisz odprowadzić ją w bezpieczne miejsce i przegrupować obrońców. Ja mam wrażenie, że to jest stworzenie postaci, charakteru postaci. Te opcje, które wybieram, powodują, że będzie to miało wpływ na cechy mojej postaci, ale może mi się tylko wydaje.
Nie wiem. Zobaczymy, przekonamy się. Mam nadzieję wkrótce. Kiedy wracasz się w kierunku drzwi wieży, z latającej machiny wyskakuje dwójka napastników. Nie miałeś czasu, by ich zaatakować, gdy byli w powietrzu. Pierwszy z nich to osiłek uzbrojony w wibrujący topór. Drugi to szczupła kobieta odziana w szklisty pancerz. W jej ręku dostrzegasz rękojeść ze świszczącym ostrzem, które zdaje się niewidzialne. Twoja towarzyszka wycofuje się, jest zbyt młoda, by pomóc. Wrogowie zbliżają się pojedynczo, ograniczeni szerokością kładki. Walcz z osiłkiem, jesteś w stanie wytrzymać jego ciosy, przynajmniej jeden lub dwa. Uchyl się przed ciosem osiłka i zaatakuj, nim zdąży wyprowadzić kolejny. Walcz defensywnie, by ustalić, kto jest większym zagrożeniem. Idziemy na zwinność. Zobaczymy. Okej. Przetaczasz się, gdy jego topór opisuje w powietrzu łuk. Jest zbyt pewny siebie, testuje cię, nie próbując tak naprawdę trafić. Owszem, jest szybki, ale nie może się z tobą równać. Kiedy wznosi topór, by cię wykończyć, wciskasz ostrze pod jego napierśnik. Stal przeszywa go, wychodząc z ciała na wysokości karku. A strumień posoki omywa twoje ręce. Wielkolud spada, ciągnąc za sobą wielki topór, a jego towarzyszka skacze do ataku. Jej niewidzialne ostrze jest znacznie groźniejsze niż topór osiłka. Unikasz pierwszego pchnięcia, a ściana za twoimi plecami syczy i rozpada się. Cofając rękę, rozcina twój napierśnik, nie potrzebuje zbyt dużych umiejętności, by walczyć taką bronią. Wystarczy, że cię dotknie. Wyczekujesz z własnym atakiem do momentu, aż cofnie się, by wyprowadzić kolejny cios. Skaczesz na nią, spychając ją z wieży. Przestaje krzyczeć jakieś 50 metrów niżej, gdy napotyka ziemię. Bezpośrednie zagrożenie zniknęło, więc skupiasz się na szukaniu sposobu, by wrócić do swoich sojuszników. Otwierasz drzwi wieży i zbiegasz po schodach. Wrota u podstawy są lekko pęknięte i odsłaniają przed tobą halę, w której słychać głosy wrogich żołnierzy. Rzućcie na drzwi, przygnieć żołnierzy do ziemi, uchyl drzwi i przekranij się za ich plecami. Przybiegnij między nimi, zdając się na swoje osłony. Idziemy dalej w tego łotrzyka, już trudno, chociaż wolałbym być magiem. Może się będę zdało na osłony w takim razie, bo to mag taki bardziej, nie? A weźmy skradanie. Przyciskasz się do drzwi i delikatnie je otwierasz. Serce ci zamiera, gdy rozlega się delikatny zgrzyt, który w twojej pamięci brzmi jak uderzenie dzwonu. Zatrzymujesz się, jednak żołnierze w korytarzu dalej rozmawiają. Naciskasz ponownie, przeciskasz się przez szparę i prześlizgujesz wzdłuż skąpanego we krwi korytarza. Wspomnienie zaczyna się rozmywać. Wracasz do swojego ciała. Ponownie wracamy tutaj, gdzie jesteśmy. Twoje skronie pulsują w rytmie bijącego jak moc serca. Odzyskane wspomnienia wirują niczym ognisko na szczycie góry, widoczne dla każdego drapieżcy w promieniu wielu kilometrów. Podłoga pod twoimi nogami drży, jakby w pokój uderzyła wielka pięść. Chwiejesz się na nogach i ledwie dostrzegasz ruch na krawędzi lustra stojącego w kącie pokoju. Czyli teraz chyba tam mi się w końcu uda dojść. Czyli że chyba już stworzyłem swoją postać w tym momencie. Przekonajmy się. Użyjmy tego lustra, jest odbicie, faktycznie. Rama lustra jest bogata, zdobiona zachodzącymi na siebie symbolami, sztyletami, maskami, pędzlami, omletami i dziesiątkami innych przedmiotów. Jednak dekoracje nie mogą się równać z tym, co widzisz w powierzchni szkła. Stoi przed tobą tłum ludzi, dokładnych kopii ciebie, którzy przepychają się, kłócą i biją ze sobą. Większość z nich to kiepskie imitacje. Jednak parę jest naprawdę wyraźnych i zwraca twoją uwagę. Na głowie każdego widać złożony tatuaż w kształcie pięciokąta. Jakaś sekta. Nie żeby coś, nie? W ich oczach i działaniach dostrzegasz wspomnienie, które udało ci się odzyskać z pomocą sfer i wybory, których dokonałeś, błyszczące niczym odległe gwiazdy. Twoja ręka drży i chociaż część jaśniejących sobowtórów cię ignoruje, kilka z nich wpatruje się w ciebie, czekając na wybierze jednego z nich. Określisz, kim się staniesz. Pokój zaczyna się trząść, a powolne wibracje rozlewają się w ciemnościach przed tobą, zmierzając ku sufitowi. Skaż sobowtóra z niższym symbolem na czele, skaż sobowtóra o silnej woli, odejdź od lustra. Jak zrobię odejść od lustra, to podejrzewam, że będę mógł wybrać ponownie. A może nie? Nie, muszę kogoś wybrać. Podejrzewam. No dobra, to teraz pytanie, czy chcę mieć mistyczny symbol na czole? Harry Potter, te sprawy, nie? Wiecie, błyskawica, Voldemort, czy, przepraszam, ten, którego imienia nie wolno wymawiać. Wypowiadać? Wymawiać, jeden pies. Albo wskaż sobie, która silnej woli. A ja wolę chyba być... To mi na kapłana wygląda, tak swoją drogą, nie? Nie żeby coś. Weźmiemy symbol mistyczny.
A sobowtór przepycha się przez tłum, spokojnie zakładając rękawiczki z 8 palcami. Wciska dłonie w dzielące was szkło i wydziera w nim otwór w kształcie spiczastego ucha. Twoja kopia wyszeptuje nieznane ci słowo, ostrożnie akcentując każdą sylabę. Ziemia pod twoimi nogami zdaje się obracać, zupełnie jakbyś stał w drzwiach, które sobowtór właśnie otworzył. Kiedy się rozglądasz po dziurze, w lustrze nie ma ani śladu. Wygląda na to, że nic się nie zmieniło, ale czy na pewno? Sobowtór ściąga 8-palczastą rękawiczkę z dłoni i oczekuje twojej decyzji. Czy ja chcę mieć 8 palców? Dobra, zobaczmy to. Zobaczmy, co jest silną wolą. Sobowtór jest przygotowany pośrodku wielkiej areny w cieniu potężnego kata, nie przyjmując się krzykami jakiej publiczności. Kopia przedstawia swoją sytuację w spokojny, przekonujący sposób, aż w końcu nawoływania ustają jedno po drugim. Potem w idealnej ciszy oczy Sobowtóra i kata spotkają się, popłakując mężczyzna bierze zamach swoim wielkim toporem i rozcina łańcuchy kopii, uwalniając ją. Arena rozmywa się i miejsce zajmuje kłócąca się grupa. Sobowtór o silnej woli opuszcza rękę i oczekuje twojej decyzji, trzymając brodę wysoko dumnie. Nie, ja wolę być jednak człowiekiem z mistycznym, z magicznym symbolem. Będę magiem. Uświadom to sobie. Tak tym właśnie jestem. Pozostałe sobowtóry ruszają w kierunku krawędzi lustra i znikają. Wybrana przez ciebie tożsamość wychodzi naprzód. Jej wygląd zmienia się, gdy przekracza krawędź lustra. Z twarzy sobowtóra bije pewność siebie i spryt. Przez jego dłonie przemykają cienie różnych broni, a przy pasku manifestuje się na chwilę rozmaite urządzenia. Masz wrażenie, że on, czy właściwie ty, potrafisz znaleźć wyjście z wielu sytuacji. W twojej myśli rozbrzmiewa słowo. Szelma. To trochę tak... Zdobyto cechę przewodnią mistyczny. Szelma a mistyczny, nie? Tak trochę mi to nie pasuje, no ale niech będzie. Czyli jestem takim trochę łotrzykiem, trochę magiem, tak mi się wydaje, ale kto to wie. Kontynuuj. Sobowtór idzie dalej, wychodzi w ciebie. Uzupełniając cię, sprawiając, że czujesz się kompletny. Twoja decyzja odbija się echem w wielkim pomieszczeniu, rozbudzając i odblokowując złożone mechanizmy w ścianach. Nagle we wszystkich współdzielonych światach rozbrzmiewa osobliwy, zniekształcony dźwięk, przypominający gnijący dzwon. Coś się zbliża. Lustro znika, odsłaniając ciemne, otwarte przejście. Bierzesz głęboki wdech i wchodzisz do środka. Tworzenie postaci. Twoje wyprodukowane we wspomnieniach oraz w ciele zaczęły tworzyć twój charakter, ale teraz możesz podjąć decyzję odniesienie wielu szczegółów. Przede wszystkim możesz decydować o zmianie swojego typu. Typ określa umiejętności i zdolności, które zdobędzie postać wraz z postępami w grze. Czyli jestem mistyczną szelmą? Aha, podejrzewam, że to była Glewia, ta druga ta. Dobra, zobaczmy, co tu w ogóle jest. Już 27 minut minęło, więc ja mam taką propozycję. Ja jeszcze przejdę do końca jakby ten ekran, bo tu jest dużo do roboty jeszcze. I zrobię kolejny odcinek, gdzie będzie sama rozgrywka już. Już nie będzie tworzenia postaci. To będzie nazwane, pograjmy intro do Tides of Numenera. A zrobię osobny odcinek z grą, bo tu widzę, że długo to trwa, a aż tak dużo się nie dzieje. Dobra, zobaczmy, co tu jest w takim razie. Siła, szybkość i tak dalej. Okej, każde 2 punkty prędkości zwiększają uniki o 5%. Przepraszam. Siła prezentuje siłę fizyczną i wytrzymałość postaci. Każdy punkt siły zwiększa zdrowie o 1. Intelekt prezentuje piękność umysłowej siły woli i osobowość postaci. Każde 2 punkty intelektu również zwiększają siłę woli. Jestem mistyczną szelmą, więc mam umiejętność broń ciężka z dwoma... Nie, z zero. Okej. Okay. Użycie enigmatu. Zwiększa limit noszonych przez postać enigmatów o 2 na każdy poziom. To są chyba te mechanizmy takie. O 2 na każdy poziom wyszkolenia. Brak wyszkolenia zmniejsza limit o 1. Wszystkie enigmaty emitują, emanują lub pulsują nieznaną energią, przenoszenie zbyt wielu urządzeń tego typu bez odpowiedniej wiedzy, bez zabezpieczenia może doprowadzić do katastrofalnych następstw. Dzięki szkoleniu będziesz mógł bezpiecznie przenieść dodatkowe enigmaty przy niewielkim ryzyku powikłań, takich jak wyrośnięcie nowej kończyny czy inne mutacje. Wiedza mistyczna, teoretyczna wiedza z dziedziny nauki nie do końca ścisłej czy przyrodniczej, zajmująca się dziwnymi lub międzywymiarowymi istotami. Zdolność czy... Przepraszam, odblokowane umiejętności, wszechstronność. Wybierz jedną zdolność eksploracji, wiedzy lub konwersacji. Poziom wyszkolenia plus 1 tej zdolności, gdy umiejętność ta jest aktywna. Do następnego odpoczynku. Dostępne 1 z użyć dziennych. Zużywa akcję. Dobra, ja jestem mistyczna szelma. Mogę być mistyczna Glewia. Poczytajmy. Szelmy to mistrzyni odkrywcy śmiałkowie, potrafią sprostać każdemu zadaniu i do wszelkich przygód podchodzą z iście szelmowskim uśmiechem. Szelmy nie polegają na jednej zdolności czy taktyce, używają wszelkich rodzajów broni, pancerzy, ezoterii itp., które mogą im się przydać. Najlepiej radzą sobie, gdy mogą wykorzystać cały wachlarz swoich umiejętności. To łowcy, zwłaszcza łowcy skarbów, oszuści, skaldowie, łotry, zwiarowcy i eksperci z różnych dziedzin.
Glewie są elitarnymi wojownikami dziewiątego świata, bo ogólnie jesteśmy w dziewiątym świecie. Nigdzie to nie było powiedziane, dopiero tu, ale tak jest. Używającymi do walki pancerzy i broni. Mogą nimi być myśliwi, strażnicy czy żołnierze, a nawet zwiadowcy. Większość glewi to osobne albo nadzwyczaj umieśnione... Albo nadzwyczajnie umieśnione, albo korzystające z najcięższych pancerzy i broni, cechujące się dużą siłą, albo szybkie, preferujące lekką broń i lepki pancerz. Takie masło maślane z tego wyszło. Ma więcej punktów zdrowia, ma po jednym punkcie więcej tutaj, ma mniej tutaj jakichś zdolności specjalnych. Dobra, zobaczmy Nano. Nazywani są czasem przez mieszkańców dziewiątego świata magami, czarnoksiężnikami, czarodziejami i wiedźmiami. Niezależnie od nazwy, Nano są mistrzami tajemnej, starożytnej wiedzy. Opanowali ją w takim stopniu, że wydaje się, iż mogą dokonywać cudów. Wykorzystują Numenery do wpływania na rzeczywistość lub zdobywania wiedzy, w której w inny sposób nie udałoby im się posiąść. No i ja będę Nano, bo ja lubię magów, więc to się nie sprawdziło. I tu mamy koncentrację. O, czy to się teraz tu popsuło? Że jest tak dużo tego? Czemu on tak ma dużo tego? Zobaczcie, on ma aż 7, tutaj ma mało punktów zdrowia. To jest problem. Zmienia się też wygląd. Nie wiem, czy patrzycie w ogóle na tą lewą stronę. Na szczęście pod moją kamerką nic nie widać. W sensie nie ma nic szczególnego, więc tam spoko. Natarcie. Wybierz rodzaj obrażeń. Zadaj obrażenia 5 punktów obrażeń tego typu i wywołaj dodatkowo niewielki efekt. Okej. Okay. Cechy plus 2 do puli intelektu, otrzymuje 2 punkty do rozdysponowania między dowolne pule. Otrzymuje 2 umiejętności na każdym poziomie. Na poziomie pierwszym może wybrać jedną zdolność związaną z wiedzą. Użycie enigmatu, wiedzę mistyczną mam. Mam wszystko co nie tylko. Tak naprawdę mam wszystko co tu plus więcej. Tam ma broń ciężką i ten, a ten ma jeszcze broń taktyczną. Strzelma jest najgorszy. Nie żeby coś, nie? Ten tu ma więcej trochę zdolności. Dobra, zostawimy sobie Nano. Idziemy dalej. Tworzenie postaci. Pule punktów oraz zasoby, których używasz, żeby zastosować wysiłek albo użyć umiejętności. Możesz rozdzielać je tak, jak chcesz. Glewie zwykle preferują siłę i lub szybkość, a Nano intelekt. Szelmy zazwyczaj stawiają na zrównoważony zestaw punktów. Czyli mam 2 punkty, które mogę teraz jeszcze rozdać. Ja chcę zwiększyć intelekt. Mimo wszystko. Ja będę bardzo inteligentnym człowiekiem w tej grze. Tworzenie postaci. Umiejętności odblokowane przez twój typ mogą być aktywowane aktywnymi akcjami, takimi jak ataki lub podobne do zaklęć, ezoterie, albo wyjątkowymi efektami biernymi. Czyli mogę wybrać teraz 2 umiejętności. Sondowanie myśli. Podczas konwersacji poznasz powierzchowne myśli w większości ludzi i istot, z którymi rozmawiasz. Pobudzenie. Usuwa wszystkie negatywne stany, oprócz 2 jakichś tam. Przywraca punkty zdrowia. 5 razy można użyć. Krok kwantowy. Teleportuje jednego sojusznika do punktu w zasięgu. Zużywa ruch zamiast akcji. Okej, okay, ciekawe. Zaradność. Zdobywasz premię poziom wyszkolenia w zdolności użycie enigmatu plus 1. Używa ci posiadanie dodatkowych enigmatów. Albo przystosowanie ezoteria. Zdobądź stan chroniony, czyli jakiś taki buff można powiedzieć, tak? Premię, bonus, bonusową jakąś. Premia do pancerza, 2 punkty na poziom. Premia do odporności, 1 punkt na poziom. Podoba mi się to sondowanie myśli, bo jest takie... Choć niedoceniana umiejętność. Mam nadzieję, że to się przyda, że tak powiem. A drugą, no to... Nie wiem, czy to jest mi konieczne. Ja nie wiem, czy nie chciałbym tego leczenia. Mimo wszystko, to taki kapłan z tego wychodzi. Fajny mi się wydaje też teleport. Dobra, weźmy krok kwantowy. Sądowanie myśli na pewno i weźmiemy krok kwantowy. Większość zdolności zwiększa twoją szansę na powodzenie w specjalnych rodzajach działań i akcji, a niektóre zapewniają inne bierne premie. Każda zdolność posiada na początku poziom nowicjusz, można ulepszyć ją do poziomu wyszkolenie oraz specjalizacja. A każdy poziom wiąże się z większymi premiami. Cechy przewodnie często sprawiają, że niektóre zdolności osiągają poziom braku wyszkolenia, co oznacza, że wiążą się z nimi kary. Po ulepszeniu wracają one na poziom nowicjusza. Okej, okay, czyli to jest brak wyszkolenia. Innymi słowy. Wybierz zdolność eksploracyjną. Zdolności eksploracyjne zapewniają premię do wszystkich akcji i wyzwań, zwiększając szanse na sukces. Z niektórymi łączą się też dodatkowe korzyści, takie jak zwiększanie zdrowia czy liczby enigmantów, które możesz bezpiecznie posiadać. Nie wiem, czy chcę nową zdolność, czy chcę tą wiedzę mistyczną aktywować na maksa. Okaże się, że oczywiście tu
piekielnie złe wybory dokonywałem, także tu się nie martwcie tym w ogóle, bo to taki urok tego typu gier, szczególnie jak się pierwszy raz gra. Ale wezmę chyba tą wiedzę mistyczną, trochę mnie ta maszyneria trochę tu korci. Ale nie, weźmiemy sobie wiedzę mistyczną. Okej, okay, nie mogę władać bronią, spoko. Tworzenie postaci. Chociaż wybór cechy przewodniej związany był z sobowtórami w zwierciadle, teraz możesz zobaczyć specjalne premie i kary, które się z nią wiążą. Możesz też zbadać efekty innych cech i wybrać inną. Czyli co? Jaką ja mam cechę z... jestem mistyczny. Okej. Okay. Masz talent do operowania Numenerami, zwłaszcza dziwnymi mocami starożytnymi. Starożytnych z ludźmi, jednak nie radzisz sobie równie dobrze. Poziom wyszkolenia w zdolności wiedza mistyczna plus 1, użycie enigmantu plus 1, ale poziom wyszkolenia w zdolności zastraszenie minus 1. Mogę być ostrożny, jesteś uważny i drobiazgowy, zawsze zwracasz uwagę na to, co się dzieje wokół ciebie. Poziom wyszkolenia w zdolności percepcja, której nigdy nie miałem. I w ukrycie, czyli to jest taki... typowy łotrzyk. Aha, i jest minus 1, dlatego inicjatywa się pojawia na braku wyszkolenia. Siła woli minus 15, pula intelekt minus 1. Nie, nie chcę tracić intelektu. Perswazja i oszustwo. Bystry. Okej, okay, intelekt plus 2, siła woli plus 15, poziom wyszkolenia w zdolności wiedza mistyczna minus 1 i wiedza maszynerii minus 1. O, to nie jest do końca fajne. Zwinny, szybkość plus 2, ale nie mam zdolności rozwalania. Inteligentny. Poziom za wyszkolenie. A na. What? Okej. Okay. Odczytany. Wow, tu jest dużo bonusów. To, że jest ich tak dużo, powoduje, że mam podejrzenie, że one są bardzo mało przydatne. Nie żeby coś. Był mistyczny i to było to, co miałem. Spostrzegawczy może być jeszcze... No dużo tego jest. Percepcja, koncentracja, odporność plus 2, jakieś zwinne ręce, perswazja. Trochę by mi się perswazja przydała, takie mam wrażenie. Nieugięty? Ale przez to, że mi tu odejmuje wiedzę o maszynerii minus 1, to ja tracę wiedzę mistyczną. A nie, przepraszam, ja nie dostaję wiedzy mistycznej. Okej, okay, dobra. Rozumiem już, jak to działa. Mój błąd. Koncentracja i ukrycie. Nie, to chyba mi się ten inteligentny podobał. Koncentracji i tak nie mam. Mam świetną pamięć. Chociaż na początku by się nie wydawało. A co robi koncentracja? Przekształcone artefakty. Co to jest w ogóle? Masakra jakaś. Przebiegły. Okej. Okay. To mi się chyba podoba. Ale dostałem minus 2. A nie, dobra, przepraszam. To są takie. Nie, wszystkie mają jakieś minusy. Ten bystry mi tu trochę się podobał tak bardziej. W razie wiedzę mistyczną tracę jeden. Chyba powinienem mieć. Nie, dobra. Weźmiemy, słuchajcie, tego przebiegłego. Perswazja i zwinne ręce, a nie mam ten. Dobra. Potwierdzam. Tak, potwierdzam. I słuchajcie, w tym momencie robię cięcie. Puu! I tak naprawdę będzie drugi odcinek. Obiecałem wam już to, w którym będzie część faktyczna gry. I to będzie takie faktyczne pograjmy. Więc w tym momencie robimy przerwę, prawda? Być może było to nudne, bo 40 minut spędziliście oglądając wstęp, który za dużo nie powiedział nam. Ale cóż, tak czasem bywa. Ja sam tego nie wiedziałem, że tak to się skończy. W Baldur's Gate od razu się tworzyło postać w takim kreatorze, jak tutaj teraz widzieliście na końcu. I się wchodziło do gry. Tu chcieli zrobić to w sposób bardziej kreatywny, taki troszkę Elder Scrollsowy, bym powiedział.
No ale wyszło jak wyszło i przez to spędziliśmy 40 minut czytając teksty. Tak bywa. Ja robię tu cięcie, a będzie drugi odcinek, gdzie będzie gra faktyczna po kliknięciu tego tak. Pa, pa!